W dzisiejszym odcinku Heilig pozywa nie wiem, ale się dowiem. Kolejny przeciwnik Najmana ujawniony. Wytrzeźwiej i dopiero się bierz za udzielanie wywiadu. Adrian Polak nie zapłacił kary za swoje pomówienia. Powrót braci Malczyńskich. Pasternak wściekły na Tyboriego. To co ty p***dolisz to jest jedno, a to co ci będzie czekać to jest drugie. Oraz zawodnik Prime z poważnymi komplikacjami zdrowotnymi po sobotniej gali. Ja zawsze się nigdy się nie jąkam czy coś, a mam problemy z takim przekminianiem większym. Zapraszam do podsumowania najciekawszych freakfightowych wydarzeń z ostatniego czasu, ale zanim przejdziemy dalej, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, by być na bieżąco. Poniedziałkowy wieczór Nie wiem, ale się dowiem opublikował film kontynuujący całą aferę, jaka wytworzyła się po zablokowaniu Heilig przez polskie służby. Przypomnijmy, że wspomniany kanał jest odpowiedzialny za materiał Influencerzy w rękach Czeczenów, jednoznacznie sugerujący na rosyjskie wpływy w HL-u i co do którego właściciel zamrożonej federacji Sławomir Bielski wraz ze swoją żoną szeroko odnieśli się u szalonego reportera. Główną kością niezgody jest tu postać Bajsangura Edelbiewa, czyli przedstawiciela sportowej organizacji ACA powiązanej z czeczeńskim dyktatorem Ramzanem Kadyrowem, marionetką Putina. Co prawda Bajsangur formalnie nie był odpowiedzialny za powstanie Heilig, jednak w KRS-ie firmy widniały osoby z jego rodziny. On sam również był widywany na eventach Freakowej Federacji w miejscach niedostępnych dla zwykłych widzów, a nawet został nazwany właścicielem przez jednego z zawodników, Paszę Bicepsa. I to właśnie te kwestie doprecyzowuje najnowszy materiał Nie wiem, ale się dowiem. Więc pozdrawiam cię, Bajsangur. Odnosi się on również do zarzutów Joanny Górskiej, a więc prezesa Cloud MMA oraz żony Bielskiego w sprawie prawicowych poglądów i przez to nieobiektywności właściciela kanału, a także braku chęci kontaktu z włodarzami Heilig w celu wyjaśnienia wszystkich zarzutów, jak miało to miejsce w sytuacji warszawskiego koksa. W przypadku tego pierwszego okazuje się, że Górska poleciła prześwietlić prezesa sklepu niewiem.pl, który jest osobnym podmiotem gospodarczym od kanału Nie wiem, ale się dowiem i nie ma on mieć wpływu na poruszane tam treści. Jeżeli chodzi zaś o brak chęci kontaktu z właścicielami HL-a i Cloud MMA, to ma on wynikać z rad prawników, którzy obawiają się, że przy okazji takiej konfrontacji mogłyby zostać przypadkowo ujawnione informacje mogące utrudnić pracę ABW w sprawie Heilig, co wiązałoby się z konsekwencjami prawnymi. W związku z taką decyzją Sławomir Bielski postanowił wystąpić na drogę sądową z autorami filmu Influencerzy w rękach Czeczenów, oskarżając ich o pomówienia, a w konsekwencji zniesławienie jego osoby. Pozew to według mnie chyba najgorsze, co można zrobić w przypadku internetowych przepychanek. Mimo że Bielski teoretycznie nie jest związany z Cloud MMA, to jednak sama federacja jest w jakiś sposób wmieszana w całą sprawę Heilig i taki ruch prawdopodobnie sprawi tylko, że jej już na ten moment dość słaby wizerunek dodatkowo ucierpi, co może być wręcz gwoździem do jej trumny. A skoro jesteśmy już przy Cloud MMA, to właśnie ujawniono pierwsze zestawienia pierwszej gali, a jednym z nich będzie pojedynek Martina Najmana z Andrzejem von Farą, czyli emerytowanym polskim bokserem mogącym się pochwalić tytułem mistrza świata wagi półciężkiej mniej prestiżowej organizacji IBO. Jest to więc pięściarz, który osiągnął znacznie więcej w tym sporcie niż częstochowianin. Konflikt między dwoma panami narodził się podczas pamiętnego wystąpienia Najmana w Hate Parku, kiedy von Fara, oburzony słowami Marcina, w których ten sugerował, że wygrałby z Tomaszem Adamkiem w MMA, zadzwonił do studia i po chwilowej rozmowie powiedział na odchodne te słowa. Dzięki Andrzej. Mateusz, co Mateusz? Nie wiem, coś tam wiesz. Będę cię rób, potem chyba urwało. Według mistrza WKU jego adwersarz dokonał tym samym coming outu, będąc w stanie nieważkości i od tamtej pory jest przez niego nazywany na przykład tęczowym Andrzejem. Mamy więc tu realny konflikt. Pijaczyno, wytrzeźwi. Pijany nie byłem, nalałem sobie troszeczkę whisky. Von Fara zarzekał się później, że do jego walki z Najmanem nigdy nie dojdzie i że jest on w stanie wygrywać jedynie z chłopaczkami w fejmie. Jednak prawdopodobnie pod wpływem odpowiedniego wynagrodzenia zmienił zdanie i już w sierpniu przyleci wprost z Chicago, gdzie na co dzień mieszka, by zmierzyć się z L-testosteronem w mieszanych sztukach walki. Jest to dla mnie dość zaskakujące zestawienie, głównie z tego powodu, że Andrzej jest dla przeciętnego widza freakfightów postacią totalnie anonimową, a jego konflikt z Najmanem nie jest pierwszej świeżości, gdyż wspomniany program w kanale sportowym miał swoje miejsce ponad 3 lata temu. Niemniej to zawsze coś nowego we freakach i zapewne więcej informacji uzyskamy podczas zbliżającej się konferencji. Pamiętacie karę 20 tysięcy złotych, jaką nałożyło na Adriana Polaka Fame za bezpodstawne oskarżenia, które ten kierował w stronę Wiewióra? Nie było mi w tym miejscu, ale doszły mi takie głoski, że na poprzedniej gali
naftę, że dosypałeś coś komuś do drinka. Jakiś czas temu odbyło się spotkanie online z mediami, w których Krzysztof Rozpara i rzecznik prasowy Federacji zostali spytani o dalszy rozwój tej sprawy. Jak się okazuje, właścicielom freakowej organizacji do tej pory nie udało się uzyskać omawianej sumy pieniędzy. Musimy stwierdzić, że tej kary nie udało nam się jeszcze wyegzekwować. Adrian na ten moment nie ma kontraktu z nami, więc sytuacja po prostu się przez to komplikuje. Będziemy tę karę egzekwować. Nałożyliśmy ją po to, żeby ją wyegzekwować i jesteśmy w trakcie rozmów. No cóż, może zabrzmi to trochę górnolotnie, ale po prostu sprawa jest rozwojowa. Fame MMA oczywiście nie posiada takich uprawnień, by móc sobie rozdawać kary i mandaty pieniężne niczym policja, dlatego według mnie żądanie od Polaka 20 tysięcy było głównie ruchem PR-owym, mającym puścić w świat informację, że federacja odcina się od tego typu zachowań. Niemniej, by pokazać, że nie było to wyłącznie pustosłowie, w jakiś sposób będą musieli wyegzekwować tę kwotę i podejrzewam, że po prostu odejmą ją od kolejnej wypłaty za walkę Adriana, którą ten mimo niechęci internetowej społeczności jednak wkrótce otrzyma. Na kanale Illegal TV ukazał się wywiad z braćmi Malczyńskimi. Niestety ostatnimi czasy panowie nie mają łatwego okresu, głównie z powodu zmniejszonej popularności swojego kanału, który nie generuje już tak imponującej liczby milionowych wyświetleń jak kiedyś. To z kolei przekłada się na mniejsze zainteresowanie ich osobami. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że Dawid niedawno wziął udział w kontrowersyjnym evencie Alko Master, co tylko utwierdziło publiczność w przekonaniu, że jego internetowa kariera zbliża się ku końcowi. Widać to również w komentarzach pod wspomnianym wywiadem. W materiale dowiadujemy się, że marka Fame wcale nie zapomniała o braciach Malczyńskich, a oni sami utrzymują stały kontakt z federacją. Według słów Dawida w ciągu ostatnich 4 gal miał on aż 3 propozycje walk, niestety 2 z nich musiał odrzucić z powodu kontuzji, a 3 odrzucił potencjalny przeciwnik Kacper Błoński, który podjął tę decyzję ze względu na obecnie mniejszą popularność bociana. Malczyński niezbyt pochlebnie wypowiedział się o Crusherze, zauważając, że ten zaczął krytykować go publicznie, gdy tylko jego zasięg zaczął maleć, mimo że kiedyś byli do siebie pozytywnie nastawieni. Zawsze było spoko, Kacper był milutki, piona, życzenia powodzenia, bla bla. A potem gdzieś tam mnie wyśmiewał na Twitterze itp. i nie daje żadnych korzyści, jakby podupadam, więc po co się ze mną liczyć, nie? Twórca typowego dresa wyznał, że od tego momentu nie przepada za Kacprem, ale obecnie nie oczekuje od niego walki, ponieważ przegrał on swoje ostatnie 2 potyczki z Marcinem Dubielem i Amadeuszem Ferrari. Jeśli chodzi o starszego z braci, powraca on po prawie 2-letniej przerwie, którą zainicjowała szybka porażka z Arkiem Tańculą. Marcin musiał, jak sam twierdzi, zebrać się psychicznie i obecnie rozważa kolejną walkę, którą może być rewanż z Arojem. Na łamach kanału Fansportu ukazał się materiał z udziałem Mirosława Oknińskiego, trenera Michała Wampira Pasternaka, który niedługo zmierzy się z Pawłem Tybulskim na Fame Friday Arena. W wywiadzie trener dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat słów Tyboriego, który nie szczędził krytyki wobec Michała, określając go mianem nudnego zawodnika oraz sugerując, że jego kariera dobiegnie końca po ich starciu. Zakończysz jego karierę, tak? Na Michał na emeryturę od razu, pan moje palce, może już szukać kołka, na który zawieje się rękawice. Szczerze, to ja się dziwię, że on wziął ze mną walkę w K1. Szacun, że się nie bał. Te nieprzychylne komentarze miały znacząco poruszyć Wampira i wywołać w nim głębokie zdenerwowanie. Pasternak mi powiedział, że żarty się skończyły i że nie będzie żadnej przyjaźni, podaj rękę, coś tam. Powiem szczerze, nie widziałem go tak. Nawet na szeligę się tak nie f***ił jak na tego. Sam zainteresowany odniósł się do całej sytuacji na swoim Instagramie oraz w rozmowie z Michałem Cichym, dość krótko to komentując. Nie mają świadomości tego, z jakimi zawodnikami walczyłem i kto nie dał rady mnie jeszcze wysłać na emeryturę. To co ty f***olisz to jest jedno, a to co ci będzie czekać to jest drugie. Porozmawiaj ze swoim narożnikiem, żeby mieli blisko ręcznik, żeby mogli cię szybko poddać. Sprawa miała swój dalszy bieg w kolejnym filmie Fansportu, tym razem z Tyburskim, który stwierdził, że wszystko zostało sztucznie nakręcone przez Mirosława Oknińskiego i to właściwie wokół niego toczyła się cała rozmowa. Mówiąc takie rzeczy, że ja Michała, tak jak jeszcze raz wspomnę, wyzywam, oczerniam wręcz, tak powiedział. Próbuję manipulację taką, żeby ludzie na mnie źle spojrzeli. Miruś,
zejdź proszę na ziemię, naprawdę, zajmij się trenowaniem, bo więcej dajesz wywiadów niż podejrzewam jesteś na sali. Paweł zaproponował nawet, by na zbliżającej się konferencji naprzeciw niego stanął nie tylko Michał, ale także jego trener. Księżniczka versus Wampir to według mnie najciekawsze starcie, jakie zobaczymy 21 lipca i w ogóle jedno z najbardziej elektryzujących zestawień w ostatnim czasie, które będzie przede wszystkim dużym testem dla Tyboriego, uważanego przez wielu, w tym i przeze mnie, za najlepszego freakowego zawodnika z bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Skrzyżowanie rękawic z zawodowcem może tu bardzo wiele powiedzieć, chociaż należy pamiętać, że walka odbędzie się na zasadach K1, czyli formule bliższej Tyboriemu, gdyż Pasternak znany jest raczej ze swojego jiu-jitsu i umiejętności parterowych. Paweł często wspomina o trapiących go problemach z oddechem, z kolei Wampir słynie z dużego spokoju i cierpliwego polowania na przeciwnika, więc czas będzie grał tu na jego korzyść. Szykuje się naprawdę ciekawe widowisko. W minioną sobotę odbyła się piąta edycja Prime Show MMA. Jednym z zestawień było to między Sebastianem Strollowanym Nowakiem oraz Mateuszem Tarzanem Leśniakiem. Starcie zakończyło się wynikiem no contest ze względu na faul, jakiego dopuścił się drugi z wymienionych. Chodziło dokładnie o niedopuszczalne ciosy w tył głowy. Uderzenia w tę strefę są niezwykle niebezpieczne z tego względu, iż jest to bardzo unerwione miejsce bezpośrednio połączone z rdzeniem kręgowym. Historia zna przypadki, w których tego typu faule kończyły się poważnym kalectwem. Według relacji Strollowanego, jaka pojawiła się na kanale Fansportu, bezpośrednio po walce miał on dwukrotnie stracić przytomność. Nie był to jednak koniec problemów, gdyż jakiś czas po opuszczeniu szpitala, w którym został wstępnie zbadany, pojawiły się u niego bóle głowy, bezsenność, a także niepokojące jąkania podczas rozmowy. Jakieś tiki mi dziwne zostały, dzisiaj też w nocy się przebudzałem przez te uderzenia chyba w tył głowy, jakieś takie... Ale mam takie zamuki teraz, jak będę z tobą rozmawiał, to pewnie będzie to widać, a zawsze się nigdy się nie jąkam czy coś, a mam problemy z takim przekminianiem większym. Skłoniło to youtubera do ponownej wizyty w placówce medycznej, gdzie jeszcze raz wykonano u niego rezonans magnetyczny głowy, który jednak poza złamanym nosem i krzywą przegrodą nic nie wykazał. We wspomnianym wywiadzie Sebastian stwierdził również, że z całą sytuacją musiał radzić sobie sam, bez pomocy Federacji Prime. Z głównych szefów Prime'u to nikt nie dzwonił raczej, nie to tam u mnie. Radź sobie sam człowieku, nie? Masz kasę z walki, to sobie teraz radź. Mi jest przykro, no to nawet nie chodzi o siano, mi wystarczyłoby zadzwonić i powiedzieć, że będzie dobrze i tyle, nie? Ja dużo nie potrzebuję z życia. Przypomnijmy, że konkurencyjne Fame MMA sfinansowało skomplikowaną operację ręki Amadeusza Ferrari po pamiętnej napaści maczetą, a przecież tym razem mówimy o zdarzeniu bezpośrednio na gali. Co ciekawe, omawiany materiał nie jest już publicznie dostępny i właściwie trudno powiedzieć, czemu został zdjęty. Możecie podzielić się swoją opinią w tym temacie w komentarzu. Na sam koniec krótka informacja. Do całego panteonu sponsorów Akademii Sportów Walki Wilanów, a więc miejsca, gdzie na co dzień funkcję trenera pełni Mirosław Okniński, dołączyła wytwórnia Gugu. Czyżby Szpaku lub Chiva szykowali jakąś niespodziankę? To tyle, co przygotowałem na dziś. Dzięki za zostanie do końca. Pamiętajcie o zostawieniu łapki oraz suba i do zobaczenia w przyszłości.